Siema, tutaj Jujas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Bloons TD 6. Kontynuujemy sobie Odyseję. Jeszcze dwie mapki zostały. Lecimy sobie mapka balans, wysoki, standardowy. Blony będą szybsze i moby o 20% i nie można sprzedawać. Jak coś postawię, to już musi tam stać. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Specjalnie po tą mapę wziąłem ciebie, oczywiście, żeby cię postawić tutaj. Chyba nie ma lepszej wieżyczki, małpki, żeby tu postawić. Jeszcze sauna tu jest spoko na środku, ale poza tym chyba gwoździe są najlepsze. Strikera Jonesa gdzieś sobie postawmy na górze, jak się zmieści. Dobra, git, damy cię na mocny, no i jedziemy. Wysoki standardowy, nie było tu nic, oprócz zwiększonej prędkości, dobra. Na początku powinno być bardzo łatwo. Nawet jak są szybsze, to powinno wszystko być ładnie rozwalane. Będziemy sobie od razu te gwoździe ulepszać, będzie git. Nawet nie będę musiał wioski stawiać. Znaczy nie, wioskę chciałbym postawić dla pierwszej ścieżki, dla upgrade'u gwoździ, ale nie będę musiał radaru dawać, żeby widzieć kamuflaże, bo sobie postawimy tą małpkę podwodną. No i będzie fajnie, ona będzie usuwać wszystkie kamuflaże. Chyba złapie zasięgiem, powinna złapać. Kurde, w sumie mogłem Jonesa. Wiecie co, jeszcze raz sobie to zrobię. A, mogłem Jonesa z boku postawić, to może później wioska go złapie, właśnie. Zobaczymy. Z prawej strony, bo z prawej chyba lecą najpierw moby, a później z lewej, jak jest ich więcej oczywiście. Albo nie, jeszcze inaczej. Chyba wolałbym działko zbuffować niż Jonesa. To jeszcze raz. Dobra, na razie chyba nic. Do 30 rundy. I tak nie będzie nic groźnego. Do 33. Może nawet overdrive'a zrobię, zobaczymy. Chociaż nie, chyba nie. I tak mało kasy dostajemy. Szkoda, że nie ma alchemika w tej Odysei. On by tak pomógł. No ale cóż. Dobra, jednak ciebie postawimy. Na razie. Na pierwszy kamuflaż. Git. Dobra, jednak uda mi się chyba postawić tego overdrive'a. Fajnie. Dobra, fajnie. A co tutaj nie ten? A czemu, przepraszam, tutaj nie znikały? Co się stało? No przyspieszeniu? Nie upousowało? Ciekawe. Za szybko przeleciały. Nie pousowało, no ale dobra, na szczęście tylko tarcze mi pozjadało. Dobra, dawaj reaktor. To też ci dam. Też nie wiem, czy jakoś super będzie potrzebne, no ale masz. Muszę sprawdzić, bo może faktycznie na przyspieszeniu przelatują. Trzeba uważać, też szybkie balony jakieś, plony różowe. Dobra, dawaj wioskę. Z tej strony. Fajnie. Łapie Jonesa, łapie. A może reaktor zwiększyć mu zasięg? Też nie wiem, czy to działa na niego. Zobaczmy. Ale chyba już się runda zaczęła kolejna. A nie, jeszcze nie. Ciągnę ten reaktor? Jestem ciekaw. Nie, chyba nie. No, za daleko jest, dobra. No nie ma co. Blokadę odrasujących w sumie też mógłbym dać. Ale radar nie będzie konieczny. Dobra, trening podstawowy. Powinien bez problemu rozwalić moba. Teraz zobaczymy. Dawmy sobie działko tutaj już. A zaraz, przecież ty nawet byłbyś lepszy, tylko że gdyby wioska nie sięgnie. Może ciebie, ty nawet byłbyś jeszcze ciekawszy, bo przecież też możesz tylko tutaj atakować. No pewnie, że tak. No co ja się męczę. Damy ci środkowy upgrade. Dobra. Jest artyleria teraz, solidna. Możemy sobie jedno działko postawić, które będzie atakowało moby. Chociaż nie, nie ma sensu. Po prostu tak zona zróbmy. I to wystarczy na wszystko. No całą resztę. Masz 10. poziom. No i super. Patrzę na te upgrade'y Jonesa, to chyba tylko w pobliżu bohatera jest upgrade dla działu. Te, które tam są dla działu. Dla mapek z moździerzem to chyba już na całą mapę, tu nie ma nic innych napisane, że w pobliżu bohatera. Ten na 8. poziomie. No dobra, to w sumie nie musiałem go stawiać w zasięgu Jonesa, tego moździerza, ale nieważne. Już bomby nie będę stawiał na tej mapie. No i jest, dobra. Już powinno sobie poradzić ze wszystkim. Mogę jeszcze zrobić tego. Jeden moździerz tutaj. Żeby on jeszcze bardziej pomagał te kamuflaże niszczyć na wszelki wypadek. No właśnie. I szczerze chyba wystarczy. Już chyba nie muszę już nic zbudować. Mogę jeszcze zwiększyć zasięg. Tak zonowi, jeszcze bardziej. I wystarczy. BFB rozwalony bez problemu. 63 pewnie też bez problemu. Można sobie popatrzeć. O, napić się przy okazji soczku. Co to jest? Pomarańcza brzoskwinka, dobrze. Kurde, skończył się sok. Niedobrze. Nie szkodzi. Tu jeszcze woda jest obok, gazowana, dobrze jest. Dobra, 69. runda i 70. Fajnie. Ostatnia mapka, tylko muszę sprawdzić na tej mapie jedną rzecz sobie, zanim ją zaczniemy. Nie jestem ciekaw, czy będę żałował tego, że nie wziąłem bumeranga. Mógłbym go zamienić za ten helikopter, tego helikoptera nie używałem w ogóle. Raz go użyłem, żeby moba pokonać, ale to spokojnie można było zrobić coś innego. Która to jest mapa? Będzie ta. Chcę zobaczyć, czy tu bumerang się w ogóle zmieści. Mi się wydaje, że się zmieści. A nie, chyba nie zmieści się. Bo ninja to wiadomo się zmieści. Tu się ninja często stawia. Ale widzę, że bumerang... O dobra, to nie będę żałował, że go nie brałem. No to Jonesa pewnie tam postawimy. Dobra, ostatnia mapa, wysoki Impopable. Od 16 rundy 7500 nam dali, okej. Zapomniałem już, że nam tyle kasy tu dali. Bardzo dobrze. Dobra, zaawansowana mapa na Impopable. To jest ciekawa mapka, bo tutaj nie można ciężko zaatakować środek, bo tu wszystko będzie wokół latało. Można to pousuwać tylko za 500, normalnie było za 2000, no ale dali nam koszt zmienny, dobry. Pewnie bym coś tutaj sobie postawił, tylko w takim razie co? No pewnie ciebie. No nic innego tu nie mam, co bym mógł na wodzie postawić, tylko ciebie. Także tak, usuńmy to. Na maksa ile się da. Dajemy ciebie. Jonesa tu sobie postawimy. Na środku mogę w ogóle? Czy on też się nie zmieści? Ktoś tu się zmieści w ogóle? Ty, ale ty nie masz nawet zasięgu za bardzo, żeby atakować, to bez sensu. No, część małpek tu się nie zmieści, bo to jest małe miejsce. Jones się nie zmieści naprawdę, no chyba nie. Kurde, będzie trudniejsze niż myślałem. Chyba to będzie i tak zrobić. Tu damy Jonesa gdzieś w rogu. Żeby mógł jakoś mimo wszystko atakować, no bo nie mogę go tu postawić. No nie, nie było pirata, nie było. Bo pirat ma fajny tier, 5. Pierwszą ścieżkę, gdzie można na nim sobie stawiać inne małpki. Dobra, trzeba będzie tak zrobić. Na razie tyle. Trzeba będzie tymi moździerzami atakować, no bo nie widzę tu innego sposobu. My to, bo można by, tylko trzeba by było iść środkową ścieżką. Mógłbym spróbować. Czy uda ci się na środkowej ścieżce atakować? No nie wiem, nie wiem. Mołby zaatakuje, to na pewno. Jakbym tak zona zrobił, to mógłby atakować. Teraz. 0,25. Takie strasznie absurdalne połączenie, którego się zazwyczaj nie robi. Chyba żebym dał tylko jednej pierścień, ale to za drogie jest. No tutaj to dajmy. No dobra, zobaczmy jak to wygląda, 16 runda. Raczej nie powinno być źle. Bo one tu kilka kółek robią, z 3 albo z 4. Zanim wylatują. Także spoko, no ten tag zone, ten to nic nie zrobi na razie. Jakbym tag zone'a zrobił, to jestem ciekaw. Wiecie co? Zobaczę sobie. Zobaczymy sobie na testowaniu, czy by się udało. Mógłby, patrzcie, bo z tym ma większy zasięg. Będzie mniej atakował, będzie miał mniej DPS-u, bo nie ma tej ścieżki pierwszej. Ale mógłby tutaj bić. No właśnie, bo tak to patrzcie. Lipa, mógłby atakować, ale ceramiki nie bardzo. Dobra, czyli okej, to jest do zrobienia. On będzie słabszy tag zone, ale będzie. Dobra, na razie niech będzie taki, tylko chcę sprawdzić. Tak moździerze będę robił pewnie. Na razie niech będą moździerze, bo one mogą wszędzie atakować. No i dobrze, że Jonesa wziąłem, będzie je ulepszał. Bardzo fajnie. Tutaj damy. To by było dobre. No, pierwsza ścieżka jest najlepsza do atakowania, tylko kurczę, też droga. A to jest impopable. Może idźmy tą środkową na razie. Nie ma problemu, żadnych kamuflaży nie będzie, bo mam ciebie. O to się nie ma co martwić, także tylko się martwimy o ledy. No, pójdziemy sobie tą środkową ścieżką. Wygląda nieźle, wygląda nieźle. Myślałem, że będzie gorzej, ale dobra. Dobrze, że wziąłem kurczę tego, małpkę podwodną, bo bez niej to nie wiem, czy bym to przeszedł. Mógłbym wioskę postawić, no ale... To też szkoda kasy trochę na radar, jak mam tutaj podwodną mapkę tak ustawioną fajnie. Jeszcze sama bije. Dobra, zbieramy sobie na to. Znowu. Coś tu jeszcze było? Nie, nie ma już żadnych dodatkowych buffów albo nerfów. Dalej się zastanawiam nad tą tak zonę, nie wiem czego robić. No mogę sobie zrobić później tego. O. Chyba The Big One się nazywa. To jest na tą mapę w sumie idealne. Mam jedną wolną rakietę, ale niesamowicie silną. By akurat wszystko tu atakowała, bo ma dość duży obszar. A propos obszaru, teraz sobie zobaczę. Jak ty możesz atakować tu wszystko? Możesz, no to nie, to na środku cię stawiam. W takim razie. Tak ile się da na środku. Dobra. No i fajnie. Wiecie co, chyba faktycznie pod ten moździerz po prostu pójdę. Mógłbym ten tank zone zrobić, ale chyba nie wiem, czy jest sens. Skoro mogę mieć coś znacznie lepszego. Idziemy pod tą pierwszą ścieżkę. Pierwszą ścieżkę na pewno trzeba to ulepszać. Coś płonącego. Bo tutaj na pierwszej ścieżce będzie dużo upgrade'ów do tego. Większe obrażenia od czegoś płonącego, tutaj tak samo, tutaj też, to lepiej na pewno to mieć. Będziemy wolniej atakować, ale to nie szkodzi. I tak będziemy mieli dobry atak, dobrą szybkość, dlatego że Jones będzie ulepszał moździerze. No i może jeszcze wioskę postawimy, która jeszcze zwiększy szybkość ataku, także bez problemu. A co tu jest nerwica frontowa, jaka dziwna nazwa na upgrade. Aha, to będzie ogłuszenia. Większy obszar dostanie. Większe obrażenia od ognia. Tutaj 7 warstw przekłuwa aż. No i jeszcze bardziej zwiększa obrażenia od ognia, to wiadomo. Dobrze będzie. No teraz sobie postawmy tą wioskę. Może tak, żeby wszystko złapać? O, ciebie też? Też ci zwiększymy zasięg, chociaż nie wiem, czy to na ciebie wpływa. Nie no, chyba wpływa. Wszyscy, super. Szybkość ataku i tyle. Blokada tego wzrostu. Nie wiem, czy to powinno być wzrostu znowu do tych odrastających. Też nie ma sensu, bo i tak nic nie złapie. No to jest idealna mapka na moździerze. Jeszcze jest inna taka bardzo fajna, gdzie te mapki, zazwyczaj ich nie używam, bo nie są jakieś dobre, nie oszukujmy się. No dobra, według mnie. Bo akurat na tej mapce jeszcze jest taka jedna mapka w kosmosie jakby, gdzie wokół kraterów glony latają, to tam jeszcze jest idealna. Dobra, coś wielkiego, no i teraz zbieramy na to. Mi się uda w ogóle? Zobaczymy, jak 60. rundę sobie poradzę i 63. Chyba resztę uda się pokonać do 60, mam nadzieję. Jaki ostrzał w ogóle. Ten tank zone, to ja nie wiem, jak on stoi tam. Albo ta beczka pod nim, nie mam pojęcia. Niezniszczalne gwoździe. No na ceramiki to są fantastyczne moździerze akurat, no to im nie odmówię. Ceramiki bardzo ładnie rozwalają. Z mołbami troszeczkę gorzej, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Jak mi się uda zrobić tego, nawet nie wiem, czy ja kasy tyle zbiorę. No ale jak mi się uda, to on już raczej wszystko zniszczy. Do 80 bez problemu. Ciekawe, ile ich kosztuje. Taka artyleria. Tyle tych rakiet już tam poleciało. Setki. Pewnie. Dobra, jest BFB. Trzeba zobaczyć, jak z nim sobie poradzą. On tutaj użyję umiejętności. Niech będzie. Dobra. Ładnie. Uda mi się do 70 nazbierać na to? Chyba tak. Ten tank zone coś tam atakuje. No te moby, bo moby mam w zasięgu. Śmiesznie. Jest 63. Zaraz, zaraz, spokojnie. Uważaj. Dobra. Sobie odpalę skilla. Artyleria. No i git. O ile mobów. Może jeszcze raz. No, bo mógł być problem. Dobra, jeszcze 10 tysięcy. Pada rada. 2 BFB, zobaczmy. To może być problematyczne. A, dobra, nie było tak źle. No ale odpalałem tą artylerię. Okej. Okay. Coraz więcej tych mobów. W końcu będzie za dużo. Jak nie uda mi się zebrać, to będzie lipa. Dobra, jeszcze z 2 fale. No kurde, dobra, chyba trzeba odpalić znowu artylerię. Jeszcze troszeczkę. Akurat sobie przetestujemy, a nie, to po tej rundzie chyba dopiero. No. No i dobra, coś największego. Ogromny zasięg ma. Może tu chyba nawet te małby trafić, jak są za tym tunelem. No i zadaje mnóstwo obrażeń teraz. Strzela za wolno, ale to nie szkodzi. I tak ma niezłe tempo strzelania, bo ma te buffy od wioski Jonesa, tak jak mówiłem. No i dobra, teraz już bez problemu. Jak już mamy The Big One, to bez problemu. Mogę sobie nawet... O. Pójdziemy w kierunku trzeciej ścieżki. Na co zdejmuje kamuflaże i fortyfikację. Albo nie. Może też dam ją na środek, dam jej większy wybuch. Próbuję na końcu tego tak zona zrobić. Na ostatnią rundę. Nie wiem, czy mnie będzie stać już. Mogę spróbować. Chociaż nawet taki overdrive to nieźle pomoże na moby. No zawsze coś. No zobaczcie, jakie on ma obrażenia, kurde. Tutaj 74 tysiące, 23, The Big One 141. No naprawdę, on zadaje ogromne obrażenia. Strzela wolno, ale to nie szkodzi. Absolutnie nie szkodzi. Ufortyfikowany BFB. On już może być troszeczkę problematyczny. Łe, bez problemu. Sortowałem. No i dobra. Nowa runda, śmiesznie. Mógłbym jeszcze na upartego tego tak zona wziąć. No sam koniec, czemu nie? No nie jest za dobre, tutaj mi się wydaje. Jak nie ma tej pierwszej ścieżki, która daje zdecydowanie więcej obrażeń. No ale dobra, udało się. Super, fajnie. Najbardziej się bałem właśnie tej piątej mapy i tej trzeciej, ale udało się. Lepiej niż myślałem poszło. Super. Dobra, dawać nagrody. 50 pucharków ślicznie. No i fajnie, Odyseja ukończona znowu. 86 Odysei ukończonych. Tak ogólnie to każdy poziom liczy oddzielnie, czyli w sumie można 3 Odyseje skończyć. Jak ktoś by chciał ten achievement, no już dużo mi nie zostało. Zdobyliśmy trochę pucharków. No to były jakieś te nowości, pododawali. Ten awatar jest fajny w sumie tego nekromanta, ale mi się podobają. Nie no, podobają mi się te moje, co tu są. Te banery. Chociaż jakiś fajny baner chyba dodali zaraz ten. Można go jakoś zobaczyć nie kupując? Można. Trzeba tutaj wejść. Ej no niezły. Niezły, niezły. Ale chyba zostanę przy tym swoim. Pomar BFB. Szczerze mówiąc, jak go zobaczyłem na trailerze, update'a to nie przypadł mi do gustu. Dobra, nic tu jakiegoś super ciekawego to nie ma, co bym bardzo chciał. Wszystko, co chciałem mieć, już dawno pokupowałem. Dobra. Także w tym odcinku to było na tyle. Zobaczymy, co się będzie działo w kolejnym. Siema!